Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji. Moduł: Dobranie kanałów dystrybucji do przyjętej strategii przepływu. Temat: Kanał dystrybucji. Cześć synu, jak tam było w szkole? Cześć tato, szkoda mówić, jutro mam sprawdzian z logistyki i chyba nie podołam. Na pewno nie jest tak źle. Łatwo ci mówić, pracujesz w spedycji, to pewnie wszystko masz w małym paluszku. Jak chcesz, to możesz iść jutro za mnie do szkoły. I dlatego zamierzam ci pomóc. Pokaż tą książkę. Trzymaj. Kanał dystrybucji jest to sposób połączeń i kolejność, w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczące, przez które przepływa jeden lub więcej strumieni. Najważniejszymi strumieniami przepływającymi w kanale dystrybucji są np. zbieranie i przekazywanie informacji. Informacja rynkowa? Dokładnie tak. Coś jeszcze? Promocja, negocjacje i zamówienia. Zgadza się, synu, ale to jeszcze nie wszystko. Podpowiem. Spedycja, transport. Produkty płatności, prawo własności i ryzyko. Widzisz, ty wszystko umiesz. Najważniejszymi strumieniami przepływającymi w kanale dystrybucji są informacja rynkowa, promocja, negocjacje, zamówienia, produkty, płatności, prawo własności, ryzyko. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.